Polski Związek Karate Tradycyjnego i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu mają podpisane umowy o współpracy i w ramach tej współpracy realizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, programy. Między innymi w ubiegłym roku realizowaliśmy taki program jak Rodzina Proactive, który był bardzo dobrze przyjęty. Duża część rodziców z dziećmi, szczególnie pracowników uczelni, uczestniczyła w tym programie. Na koniec tego programu wszyscy uczestnicy pojechali na taką konferencję do Centralnego Ośrodka Sportów i Sztuk Walki Dojo Stara Wieś. Przyjemnie, fajnie się bawili. Część osób, które uczestniczyło w tym programie, kontynuuje dalej zajęcia. Już w ramach klubu Akademii Karate Tradycyjnego w Sopocie te zajęcia również odbywają się na uczelni. W tym roku ponownie uruchomiliśmy już po raz drugi ten program, który ruszył w połowie marca tego roku i jeżeli są jeszcze jakieś chętne osoby, to również zapraszamy. Tak jak powiedziałem, jest to program Rodzina Proactive, który jest skierowany dla rodziców z dziećmi.